Stowarzyszenie zajmuje się odtwarzaniem wydarzeń historycznych. Tak? Skupiamy się na okresie I i II wojny światowej, ale nie tylko, bo robiliśmy rekonstrukcje historyczne również z okresu takiego bardziej nowożytnego, jak choćby odtwarzanie tam stanu wojennego czy wydarzeń z historii Polski po 1945 roku. A głównym celem jest między innymi raz aktywizacja młodzieży, nauczanie historii poprzez taki bezpośredni z nią kontakt, prawda? No bo dzisiaj strasznie tego brakuje. I trzy, przede wszystkim krzewienie patriotyzmu i budzenie dumy narodowej. Zauważyłem taką szansę, prawda, w tych rekonstrukcjach historycznych, aby pokazywać to, o czym w szkołach się tylko czytało, bądź nawet się nie czytało, co pozyskiwało się z książek, żeby przenieść to na obraz, tak? Brak dzisiaj jest filmów o wielu bohaterach naszych narodowych, a uważam, że takie filmy powinny powstać. Myśmy zrobili teraz rekonstrukcję, prawda, to widowisko historyczne Wołyń 1943. Pan Smarzowski ma pomysł, żeby nakręcić film o tym. Bardzo dobrze. Niech to wszystko idzie w obraz. Młodzi ludzie niestety coraz rzadziej sięgają po książki. Przemawia do nich obraz. Może niech ten obraz będzie motywacją, aby po te książki znowu sięgnęli. Po prostu niech to idzie w drugą stronę. Historia, znajomość historii jest najlepszą nauczycielką przyszłości, tak? Znać historię to znaczy potrafić nie popełniać pewnych błędów, które popełnili nasi przodkowie. Ci wszyscy młodzi ludzie, którzy uczestniczą w tym, oprócz satysfakcji uczestnictwa, mają możliwość zetknięcia się bardzo często ze świadkami tych wydarzeń, tak? Czy są to żołnierze podziemia niepodległościowego, czy Sybiracy, prawda? Oni mają możliwość czerpania od nich tego olbrzymiego zapasu patriotyzmu, który drzemie w tym starszym pokoleniu, tak? Oni mają możliwość pojmowania tego, czym tak naprawdę jest patriotyzm. Od nich, właśnie od nich. To jest naprawdę bardzo dobra lekcja, świetna lekcja.